Siemano, tutaj Rawson z kanału Rawson Games. Witam wszystkich bardzo serdecznie w schronie przeciwatomowym, czyli w kolejnym odcinku z gry Fallout Shelter. Zaczynamy tydzień 13. Dokładnie tak. Dzisiaj niestety mało skrzyń będziemy otwierać. Sell common items. Ok. Collect. Oczywiście. Ty jeszcze żyjesz, zajebiście. 12 pieces of junks. No dobra. Okej, ten już ma maksa, zajebiście. Spróbujmy go tutaj wziąć. Deathclawy. Okej. Ja się z nimi tutaj rozprawię. Tak więc zaraz wracam. Okej. Wszyscy już padli. Wszystkie deathclawy już padły. Zajebiście. Zrushować? Mogę tutaj zrushować. Mi to wszystko wyjdzie. Wyszło. Zajebiście. No dobra. Otwieramy tutaj paczuszki. No i lecimy. Pierwsza paczka. Enchanted outfit. Okej, może być. Legendarny rupieć. Kapsle, woda. Kevin Thompson. Dużo siły i dużo laku. No nieźle, nieźle. Okej, lecimy dalej. Ostatnia skrzynka na dzisiaj. Kapsle. Rupieć? Tak, rupieć. Amulet of Outside. Słabizna. Steampack i kapsle. No dzisiaj słabiutko. Ale nic nie szkodzi, mamy tutaj gościa. Który ma dużo endurance, dużo stringa oraz dużo laku. Szkoda, że nie ma broni. No dobra. Wyślemy go do endurance, żeby sobie polepszył wytrzymałość. Co dzisiaj? Co dzisiaj? Dzisiaj będzie clearing a path. Climbing the ranks 1/4. Provide fight supports. Support at the machine parts factory. There's a group of soldiers called the Brotherhood of Steel. That's insect the vault would be an ideal outpost. To meet their standards, we are going to have to provide a little bit of fire support. We'll start at the nearby machine parts factory. Okay, wysłałem tutaj dwóch gości na tą misję. Jakieś tam są poziomy 20, 23 chyba, oraz jakiś tam poziom chyba 30, któryś tam, nie wiem, nie orientuję się, lecimy. Dobra, jesteśmy na misji. Niezły budynek, nie powiem. Okej. Idziemy najpierw do tego pokoju. Wczoraj oglądałem, wiecie, Miss International. I ja się kurwa pytam, kto wybrał Miss Jamajki. Serio kurwa. Co to było kurwa? Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Rzadka broń. Zajebiście. Okej, idziemy dalej. O, tutaj mamy coś. Słaba broń, jak zwykle. Żadnych stworów. A to dziwne.
Jakieś tam były wcześniej, no ale... Jakieś tam ubrania słabe. Kolejne słabe ubranie. Okej. Idziemy dalej. Jeśli nic ciekawego tutaj nie będzie, no to w takim wypadku będziemy musieli przejść do następnej misji. Tutaj coś mamy ciekawego. Dobrze, że mam zwierzaka, który ma Return to Westerland 1.25. O, Nuka-Cola. Rzadki uniform. No i jakąś tam receptę na rzadką broń chyba. Wow, jacyś komandości. Okej. Krypta 840. Mamy ją chyba uwolnić od kuli, tak mi się wydaje. No dobra. Idziemy dalej. Kapsle tylko. No dobra. Czy wszystko tutaj zebrałem? Sprawdzę. Tak, wszystko. Dobra, wracamy. Jakaś tam recepta na jakiś tam pokój. Assault Rifle oraz Advanced Jump Sight. Okej. Okay. No i... Nuka-Cola jedna. No i ponad 1000 kapsli. Okej, tak mniej więcej wygląda ta misja. Tak wygląda takie, wiecie, podsumowanie tej misji. Jakieś tam steampaki zebrałem, jakieś tam radawaye zebrałem, no i tyle. Sprawdzę, ile minut nagrywam, zaraz wracam. Okej, w następnym odcinku przejdziemy do tej misji Wreck a Mole. Musimy mieć 32 pistol. Mam już tutaj, wiecie, przygotowane. Tutaj. Ta broń zadaje od 1 do 3 punktów obrażeń. Niestety, to jest strasznie słaba broń. No cóż, no to w takim razie zakończę tutaj odcinek. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Do następnego odcinka. Na razie i cześć. Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij kciuka w górę. Skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.